Bardzo dużo mieliśmy wyzwań przygotowując ten spektakl, zwłaszcza takich logistycznych, jeżeli chodzi o wszystkie sceny z wykorzystaniem elementów cyrkowych, akrobatycznych. W naszym spektaklu jest mnóstwo akrobacji, są to rzeczy niebezpieczne. I żeby to wszystko miało nogi i ręce, to musimy zadbać o to, żeby to wszystko było bezpieczne, działało jak należy. Premiera była dla mnie dużym przeżyciem, ponieważ był to mój debiut jako kostiumograf. Pierwszy raz widziałam na scenie swoje projekty i makijaże między innymi, więc efekt był dla mnie naprawdę niesamowity. Widziałam próby generalne w kostiumach ze światłami, ale jednak efekt finalny już na scenie zupełnie robiło inne wrażenie niż to, co widziałam wcześniej. Wspominając próby generalne, kiedy nie zawsze musiałam być za kulisami, a kiedy nie byłam na scenie, ja byłam akurat po stronie widzów i patrzyłam na to wszystko jeszcze wtedy po raz pierwszy z otwartą buzią. Jest to coś niesamowitego. Gdzie tylko nie popatrzysz, wszędzie coś się dzieje i na pewno nie ma szansy, żeby się zanudzić. Absolutnie.